Okazuje się, że mimo tego, że to szósta edycja, to zawsze może coś nas zaskoczyć. I to nie pokazuje tylko, że ten program to jest życie, ale to pokazuje, że nasi bohaterowie dokonują wyborów i oni podejmują decyzje i często nas to zaskakuje. Ta edycja była dla nas ogromnym zaskoczeniem. Myślę, że dla widzów też będzie. Rozwiązanie tej sytuacji jest bardzo pozytywne i bardzo dobre, natomiast jest to na pewno najbardziej rewolucyjna edycja w historii tego programu. Ale co konkretnie przez to rozumiesz? Nie mogę tego zdradzić niestety, to będzie bardzo szybko tak naprawdę wiadomo, bo to już w trzecim odcinku. Czeka nas bomba emocji, bardzo różnych, bo to jest konglomerat wzruszeń, szczęścia, radości, łez. To po prostu jest życie i o tym też się przekonuję. Z każdym rokiem coraz bardziej. Naprawdę, tyle ile mogę powiedzieć, to, że wszystkich nas to zaskoczyło, ale to są decyzje i wybory naszych bohaterów i z nimi możemy się tylko zgodzić. Ja się z tego cieszę, bo to pokazuje już teraz tak na 100%, może tym niedowiarkom, którzy jednak nie wierzyli, że ten program powstaje dokumentalnie, że tworzymy go w taki sposób, że to jest program o życiu, że tam nie ma dubli, że tam nie ma scenariusza, że tam nie ma napisanych tekstów, to ta edycja pokaże to tak naprawdę w 100%. A finał myślę, że może być mimo tych zaskoczeń bardzo obiecujący. Aż takiego odezwu się nie spodziewałem. Usta są! To się skończy czymś fajnym, tak? Każdy wywołuje uśmiech na twarzy i są bardzo konkretni w swoich wyborach.